Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki omówimy sobie ciąg geometryczny. Jak skorzystać z własności takiego ciągu geometrycznego? Jeżeli mamy zadanie na następującej treści, pomiędzy 4 a 108 wstaw dwie liczby tak, aby wszystkie tworzyły nam ciąg geometryczny. W tym momencie musimy zauważyć, że mówimy na pewno o ciągu geometrycznym. A w ciągu geometrycznym, jeżeli między 4 a 108 mam jeszcze mieć dwie liczby tutaj gdzieś po środku, to oznacza, że 4 musi być przemnożone aż trzykrotnie, żeby mieć 108. Dlaczego? Bo mam 4, potem razy coś to jest drugi wynik, potem razy coś to jest trzeci i razy coś mamy dopiero 108. A więc możemy zapisać matematycznie, że 4 razy q do trzeciej daje nam 108. Q to jest tak zwany iloczyn w ciągu geometrycznym, pewna stała liczba, przez którą ciągle mnożymy kolejne wyrazy, żeby otrzymać któryś tam z kolei wyraz. A więc jeżeli teraz chcemy się dowiedzieć, ile wynosi to q, a będzie nam to potrzebne, żeby ustalić te liczby, które są pomiędzy 4 a 108, to w tym momencie widzimy, że to 4 trzeba przerzucić poprzez dzielenie na drugą stronę i mamy 108 przez 4 to 27. A pytanie, jaka liczba podniesiona do trzeciej potęgi nam da nam 27? No właśnie, to jest po prostu 3, zwykła trójka. A więc te wyrazy ciągu, które są nam potrzebne do stworzenia ciągu geometrycznego o stałym iloczynie 3, to 4, tak jak było, potem 4 razy 3, które daje 12, potem 12 razy 3, które daje 36 i po 36 razy 3 mamy nasze stałe 108. A więc możemy skrócić, że to jest te wyrazy tego ciągu geometrycznego to 4, 12, 36 i 108. Kończę omawianie tego zadania. Polegało ono na uzupełnieniu ciągu geometrycznego o brakujące dwa wyrazy na podstawie wskazówki, jaką jest iloczyn tego ciągu. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie pisać od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie zadania. Gdybym miała tylko możliwość, na pewno odpiszę, czy jestem w stanie Wam pomóc jako korepetytor. I ze strony YouTube'a zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, zapisywania i przeglądania playlist. Wszystkie narzędzia YouTube'a są Wasze. Was zachęcam do nauki i życzę powodzenia.